Jest dla mnie zaszczytem móc powiedzieć kilka słów na temat niekonstytucyjnej zmiany porządku konstytucyjnego w ramach projektu Archiwum Wiktora Osiatyńskiego. Gratuluję inicjatorom tego pomysłu jako wyrazu hołdu dla człowieka, któremu Polska, obywatele, ale również cały świat ludzi pokrzywdzonych zawdzięcza tak wiele. Jeśli chodzi o porządek konstytucyjny w Polsce, to od listopada 2015 roku mamy do czynienia z sytuacją, w której formalnie obowiązuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Faktycznie jednak przy pomocy ustawodawstwa zwykłego, czyli zwykłych ustaw podejmowanych zwykłą większością głosów, następuje zmiana porządku konstytucyjnego w różny sposób. Na przykład poprzez zmianę ustawy o służbie cywilnej, czy poprzez zmianę ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Bo Konstytucja to nie tylko przepisy ustawy zasadniczej, to także orzecznictwo, to także elementy porządku prawa międzynarodowego, który stał się elementem prawa wewnętrznego. I jeżeli mówimy o niekonstytucyjnej zmianie porządku konstytucyjnego, to trzeba powiedzieć również o sposobie działania parlamentu. Przykładowo, najpoważniejsze ustawy ustrojowe były przyjmowane w nocy. Nocą można robić różne rzeczy, ale na pewno nie można przyjmować prawa w sytuacji, w której ani wrogie wojska nie stoją na granicy, ani nie mamy zadekretowanego stanu nadzwyczajnego czy stanu wyjątkowego. Przykładem jest chociażby ostatnia ustawa o Sądzie Najwyższym. Przypomnijmy, że pierwsze czytanie miało miejsce 18 lipca. Po kilkunastu godzinach była ustawa skierowana do Komisji Sejmowej. W nocy zakończyły się prace Komisji Sejmowej, by następnego dnia, czyli 19 lipca, przyjąć ustawę na posiedzeniu plenarnym. Natychmiast została skierowana do Senatu. Senat w nocy obradował. To jest powszechnie znane wydarzenie i zakończył pracę około godziny 4 nad ranem, by zacząć w kilka godzin później dyskusję, która trwała od 10 rano do drugiej po północy, czyli mamy ekspresowe tempo przyjmowania ustawodawstwa o charakterze ustrojowym. To również jest naruszenie konstytucji i o tym też należy bardzo wyraźnie mówić.